wyłączenie sędziów in abstracto. Co to oznacza? Że można tylko dążyć do wyłączenia sędziów, którzy rozstrzygają daną sprawę. Nie można po prostu wskazać na przykład 50, 250 sędziów sądu okręgowego w Warszawie i żądać ich wyłączenia. Takie stanowisko sądu, które w tej chwili są, ogłasza, informuje państwa, czyli pana ukaranego, panią obrońcę, ma swoje oparcie chociażby w postanowieniu Sądu Najwyższego, które zostało wydane w grudniu 2016 roku. Ono jest dostępne powszechnie, także można tam się zapoznać bliżej z informacjami, które są, jakie po prostu okoliczności brał pod uwagę ten Sąd Najwyższy. Proszę państwa, w związku z tym, że państwo rozumiem, że zakończyli swoje wypowiedzi. Nie, próbuję to wyjaśnić wysokiemu sądowi. Sprawa wyborów przeciwko prezydentowi miasta Będzina. I on też zrobił na niby sprawy i sąd się wyłączy, bo jeżeli nie będzie, będzie nie rozpatrywał. Była jedna pani sędzina bardzo gorliwa, gdyż nabyła działkę 3 miesiące wcześniej, to udowodnione, bo jakieś bardzo śmiesznych pieniądzach, co było badane przez prokuraturę i Będzińską, i no nic nie ustalono, jak to była. Ale sąd z kolei inny, w innym mieście. Mogę w ten tryb, kiedykolwiek, przy okazji, jedziemy do włączenia, przecież pani zostali sukienki. I jednak sędziowie się mogą wyłączyć. Bo się wzajemnie znacie, nie wierzę i nikt nie uwierzy, robiąc jakąkolwiek sądę, że nie spotka się na wspólnych naradach, na wspólnych odprawach, na wspólnych korytarzach. A więc tylko, żeby nie było cienia wątpliwości. Powinna być sprawa, tortowa, tak zwana, jak tak już się utarło, nie rozpatrywana w tym okręgu. Bo teraz pani Dry, proszę pisać, czy dla L, tak sobie podkreślam, robi za naruszenie jej dobrego imienia. Na imię to trzeba zasłużyć. Nie ma powagi sądu, że naruszam powagę sądu. Żadna ustawa tej kobiecie nie nakaże szacunku. Skoro ona oddany szacunek nie zna, jak jedna i druga w tych rozmowach. Jak odwołali się od tej kary, skład trzyosobowy tam było, ja nie z Warszawy jestem. Przyszedł sędzia i mówi, trzeba po co? A ja jestem sędzią, ja to rozpatrzę. Ciekawe jakoś wpływało. Proszę przeanalizować. Protesty, ja prawie nie brałem w tym udziału, no bo we wszystkich się udziału nie da brać. Okupacji Państwowej Komisji Wyborczej. Wszystkie sprawy do jednej sędziny wpływały. Losowanie, karuzela, kolejność, cholerne szczęście. Wszystkie opozycje, gdzie było, do tej samej sędzi. Jakbyśmy na nim się skarżyli, to ten sam sędzia odwoływał. Pisał. Wysoki sądzie, no. Przestań w wymiarze sprawiedliwości robić parodię, bo my w to nie uwierzymy, jesteśmy starymi sami. To cały czas nasuwa obraz lat 40. sądów komunistycznych, stalinowskich. Mam nadzieję, że nie chcecie tej linii dalej ciągnąć. A to, co robią dzisiaj sędziowie, do dnia dzisiejszego, nie mówię wszyscy. Nie mówię wszyscy. Bo bym skrzywdził więcej. Bo podchodzili do mnie młodzi ludzie na ulicy, pokazywali legitymację i mówili, dobrze robicie, jak było miasteczko. Tam było złamanie prawa. Ja bym tak pokazał wysokiemu sądowi, jak nas się traktuje. Nie, nie. Taki jak ja, to jest wielu. Nawet na tej sali tutaj się latami mogą być o sprawiedliwości. Koledzy w Krakowie, Wrocław, Nowy Sącz i wiele innych, Legnica. Ale to musimy, my chcemy zachować. Zachować tę Polskę dla moich dzieci lepszą. I oprócz tego znaczka w klapie Bernardy jest taki guzik z grobów katolickich. Jakieś opatrzność mnie uchroniła, że akurat 10 nie leciałem tym samolotem, a miałem wszelkie szanse, żeby nas to sprawdzić.
że jeżeli go odejdziemy, bo jak się urodziłem, to i umrę. Czy mam pieniądze, czy nie mam pieniędzy, w więzieniu, czy poza więzieniem, na pewno umrę. Ale żeby po mojej działalności nie zostało to komuś. Bo mam dwie moje córki i mimo ciężkiej sytuacji, jedna skończyła prawo. I powiedzieli, nie dostaje się na żadne aplikacje, bo masz tatusia bandytę. Bandytę. Polskiego bandytę. Bo tak mi określa i policja, i nawet prokurator. Ale dla tego polskiego bandytę jestem mu dumny. Bo wolę być polskim bandytą, jak świnią sowiecką. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, ogłaszam 10 minut przerwy. Za 10 minut poprosimy Państwa celem odczytania orzeczenia, jakim w dzisiejszym zakładzie. Ja tutaj chciałam zabrać głos. Nie, przepraszam Panią. Zgodnie artykuł 45 ustawa o ustroju sądów jest niekonstytucyjna. Kary porządkowe są nadawane niekonstytucyjnie. W związku z tym Pani narusza artykuł 7 Konstytucji, że władze publiczne działają w granicach prawa. Jestem oburzona, że w ogóle tutaj nie jest respektowany artykuł 91 Konstytucji dotyczący przestrzegania prawa międzynarodowego, a mianowicie orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Zgodnie z orzecznictwem Europejskiego Trybunału Praw Człowieka kara artykuł 49 jest niekonstytucyjny. Sędzia we własnej sprawie nie może orzekać, nie może być świadkiem.